Jan Paweł II umiał odnajdywać piękno w każdej osobie. Nie odrzucał nikogo, nawet człowieka, który próbował pozbawić go życia. A jego postawa powodowała, że ludzie stawali się dzięki niemu lepsi. Dobroć. Ty wiesz, jak to trzeba. Ty każdy był dobry jak ty. Gdy głodni będą czekali, stajemce naszego serca, niech głodni miłości się pali. Jan Paweł II pomagał ludziom w swoją wiarę i modlitwę. Wzbudzał ludziom dzieciom dobre cechy, wiarę, nadzieję, miłość. Uczył, jak przejść przez ziemię, dobrze czyniąc, naśladując Pana Jezusa. Papież bardzo kochał dzieci. Swoją dobrocią i miłością wzbudzał ich ufność i miłość do Jezusa. W jego obecności ludzie, niezależnie od kraju pochodzenia, czuli się kochani. Karola Wojtyła zawsze emanowała pozytywne podejście do ludzi. Był człowiekiem przepełnionym Bogiem. Przypominał mu swoją obecność. Bóg był w jego życiu jak powietrze. Wołam z całej głębi tego tysiąclecia. Wołam
dzień zesłania ducha. Wołam wraz z wami wszystkimi. Niech zdobni duch twój. Niech zdobni duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Thank you.
był mu wierny. Pozostawił studia na komunistyce, miłość do teatru i całe swoje życie oddał Bogu. Ojcze Święty, orędowniku pokoju, pasterzu białych, czarnych i żółtych, tych, co na wschodzie i na zachodzie, bierzesz ramiona miłość wszystkich. Tam, gdzie stawiasz na ziemi, jest wiara, nadzieja, miłość. A Ty stoisz na środku i zwiastujesz pokój. U boku czarnej manowy możesz świat i siejesz ziarno Bożej miłości. Łączysz rozdarte serca, otwierasz liczne sumienia, jednoczysz spłukane owce, a wszystko po to, by człowiek dla człowieka był bratem. Znamy ją dobrze.